Zaczynam robić śniadanie. Ciasteczka ziemniaczane, przyprawiłam czosnkiem niedźwiedzim, polałam oliwą i zapiekę je w airfryerze. Na patelni szykuję jaja sadzone. Duża ilość sałaty. Przyprawiam to papryką słodką mieloną i solą w kryształkach. I gotowe. Smacznego. Tu mi się sypnęło papryki Wojtkowi dosyć dużo. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zjedliśmy śniadanie i zrobiła się nagle 14:15. Nie wiem, jak ten czas zleciał, ale powiem Wam, że spędziliśmy te godziny na jeżdżeniu i szukaniu miejsca, gdzie zorganizujemy Maxowi urodziny za niecały miesiąc. Tak, jak Wy oglądacie tego vloga, to już za niecały miesiąc dosłownie będą Maxa urodziny. 6 lat będzie kończyła, dokładnie 9 maja. No i właśnie szukamy jakiegoś miejsca i... No i na razie nic nie znaleźliśmy, na nic się nie zdecydowaliśmy, ale nie o tym w tym filmie. W każdym razie strasznie dzisiaj wieje. Jest po prostu taka wichura, nawet ostrzeżenia przychodzą tutaj przez Aleksę, że tu miasto, wiecie, ostrzega przed powodzią i tak dalej. Jest tak, słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce, deszcz i wiatr taki, że jak otworzyliśmy drzwi od samochodu, to aż prawie, wiecie, aż tak wyrwało te drzwi, no nie wyrwało, w przenośni. Strasznie. Mam na sobie strój wygodny, leginsy, top biały i koszulę w kratkę i zaczynamy się pakować na wyjazd, na nasze wakacje. Przypomnę, lecimy na Fuerteventura, a Wam tutaj dokładnie powiem, że już wczoraj zaczęliśmy się pakować większość takich podstawowych rzeczy. Dzisiaj przygotowałam sobie już na wieszaku moje ubrania, wszystkie sobie, wiecie, wyprasowałam, wszystko wisi i chcę Wam pokazać dzisiaj właśnie nasze pakowanie. Najpierw sobie przejrzymy ten wieszak, a potem zobaczycie resztę, jaką pakowałam. Zresztą większość z tych rzeczy znacie, bo wiecie co? Na ostatnich wakacjach, my byliśmy tam w październiku na Fuercie, miałam tak fajnie dobrane rzeczy, tak mi się fajnie je nosiło, że stwierdziłam, że zabiorę je ponownie. No ale dobra, przechodzimy do pakowania! Rozpoczynamy film! Trochę długi wstęp był. Podoba ten kącik, że chyba tam ustawię ten stojak i tutaj będę Wam pokazywała. Wojtek z Maxem jest w drugim pokoju, Max je rosu. Chcieli tutaj jeść, ale chyba trochę za głośno by było. Mam też tutaj siatkę. To nie były robione zakupy z GoPów, to jest torba zastępcza. Po prostu jak kupowaliśmy coś, to wrzucałam tutaj do środka, żeby Wam pokazać. Także zaraz sobie też to rozpakujemy. Fajne rzeczy na wakacje. No i tak. Jak widzicie, bardzo fajna kolorystyka mi się tutaj zebrała. Jakiś czas temu kupiłam sobie spodnie z H&M. Pokazywałam je w holu H&M. I dużo, ale dużo z Was kupiło te spodnie. Są rewelacyjne, z szeroką nogawką. Są odjazdowe, z bardzo dobrym składem. Tak mi się spodobał kolor, tak mi się spodobało właśnie, że mają taką szeroką nogawkę i tak, wiecie, na wakacjach będą tak na wietrze fruwać. No i tak sobie myślałam, co do nich dobrać, bo podejrzewam, że będę nosiła te spodnie tylko wieczorem, bo mamy mieć ciepłe dni, ale temperatura się zmienia z dnia na dzień, także tak do końca okaże się, jak będziemy na miejscu, ale jestem już tak podekscytowana, tak bardzo bym chciała już tam być. Zresztą jak tego vloga oglądacie, to my na pewno już jesteśmy na wakacjach i już na pewno cieszymy się słoneczkiem, oceanem, palemkami i najbardziej się cieszę, że Monikę zabiorę w moje ulubione miejsca. No więc pomyślałam sobie, że do tych spodni bardzo fajnie będzie wyglądał taki top. On ma taki kolor przełamanej bieli i zobaczcie, jak fajnie
ta kolorystyka będzie pasować. Z tym, że ten top prześwituje, ale myślę, że to będzie fajne też nawet na strój kąpielowy, żeby założyć. No, bardzo lubię ten top. On zresztą też jest high-end, ale kupiony chyba ze 2 lata temu. Ale dobrałam jeszcze taką bluzeczkę do tych spodni. Też myślę, że fajnie będzie pasowała. Zobaczcie, ona ma takie brązowe guziczki. Jest taka fruwająca, rękawek 3/4, więc jeżeli wieczór byłby odrobinkę chłodniejszy, to myślę, że będzie idealny. Więc tutaj mam już 2 bluzki dobrane do tych spodni. I tak, bluzę będę miała tylko jedną. Tą bluzę, w której będę leciała, nie biorę żadnej na zapas, ale gdybym się, nie wiem, pobrudziła, musiałabym ją tam wyprać cokolwiek, to zabieram takie coś. Powiem Wam szczerze, że tą bluzkę zamówiliśmy dla Wojtka, bluzko-koszulę, ale ona była zamawiana z jednej z tych chińskich stronek i ja zazwyczaj rozmiar, o jeden rozmiar większe rzeczy zamawiam z chińskich stron. No i tak jak tutaj, Wojtek nosi L-kę, więc zamówiliśmy mu XL-kę, a okazało się, że ta strona akurat miała dobrą rozmiarówkę, rozmiar odpowiadał rozmiarowi i źle ta koszula wygląda na Wojtku, ale wiecie co, na mnie całkiem fajnie wygląda. Ja nie będę teraz tych rzeczy mierzyła, bo wszystko to zobaczycie we vlogach wakacyjnych, na które już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Tutaj tylko taki mały przegląd chciałam Wam pokazać, także to będzie taka moja koszula oversize'owa właśnie na chłodniejszy wieczór i też myślę, że fajnie właśnie z tymi spodniami będzie wyglądała. Ja biorę moje klapki takie, gdzie się tutaj mam, czekajcie. Nie mam, nie pokażę Wam, bo już są spakowane do walizki, ale ja mam takie, one wyglądają jak Birkenstocki, takie coś ala, no skórzana podeszwa, skórzany paseczek, japonki, bardzo je lubię, na pewno kojarzycie, o których mówię. Także tutaj ta w ubrań na wieczory. Oprócz tego mam tutaj przygotowaną, o, kieszenie prasowałam i nie schowałam do środka, mam tutaj koszulę z Shein, ona była chyba z Shein, nie, ona, ja ją na Temu zamówiłam. I wiecie co, ja ją tak lubię, ona jest taka dłuższa, ja nawet nakładałam ją na strój kąpielowy i tak chodziłam, jeżeli chcieliśmy z hotelu przejść, wiecie, na plażę, to ja w tej koszuli spokojnie szłam i ona tak sobie fruwała i fajnie właśnie, że jest dłuższa, czy nie wiem, jesteśmy przy basenie, idziemy na stołówkę coś zjeść, bardzo fajnie się sprawdziła, rękawek taki za łokieć, kolejna koszula, jest to mój totalny ulubieniec, jest to koszula z Primarka, zobaczcie, ona jest taka bardzo przyjemna w dotyku, bardzo miła. No, odjazdowa, prosty rękaw, ma takie jaśniutkie guziczki, ja ją po prostu uwielbiam, uwielbiam. Wiecie co, nie wiem, czy ona w tym roku też jest w Primarku dostępna, ja ją przed zeszłymi wakacjami kupiłam, jakoś w wakacje właśnie, w sierpniu ją kupiłam, nie pamiętam dokładnie, tylko pamiętam, haul Wam nagrywałam, ale jest po prostu odjazdowa i też ona jest właśnie taka trochę dłuższa i ten plus, że jak ona się pogniecie, to to tak naturalnie wygląda. Można ją nawet zwinąć, do torby wrzucić, jak się wyciąga. No cześć, chcesz się przywitać? Tylko chciałam się przywitać, bo idę dalej do taty. Dobrze, fajnie, że przyszedłeś, cieszę się. Papa! Papa. A ja zrobił, i tata zrobił najlepszy samolot i jeszcze zrobił sztuczkę. Sztuczkę i samolot, wow. Pokażę Wam tą sztuczkę. Pokażesz nam to, co na kanapę wejdziesz? Tak. To obniżę tutaj. No muszę się chyba odsunąć, no. Ale to trzeba w tą stronę, czy tą stronę? Tak, w tą stronę. No, pokaż. I na dole. Nie widzicie? Tu wyląd. I to jest ta sztuczka? Tak. Tak? No to trzeba zbierać za kości. Jak tak, to bym poleciła taki, bo tak tutaj. No, wszystkie ciocie, wujkowie, wszyscy widzieli. I tutaj jest te, gdzie powietrze. Jest tutaj. I tutaj jest te, gdzie powietrze wyladuje. A, to jest jakiś odrzutowiec. Dobra, przechodzimy do ciągu dalszego kolekcji wakacyjnej. Kolejny hicior, moja koszula. Ja ją mam z firmy Berluk i mam ją w rozmiarze F. I to jest po prostu coś, co ja uwielbiam. I tam przerobił mój samolot. Twój samolot przerobił? To nie wyglądał tak. Ja uwielbiam kolor tej koszuli. Wiecie co, właśnie jak zwiedzaliśmy Fuerte i ja tą koszulę miałam na sobie, to się czułam taka dopasowana do tego miejsca. Tam jest dużo takich surowych miejsc. Ci, co byli na Fuercie, wiedzą, o czym mówię. I ten kolor takiej natury właśnie idealnie mi pasował do tamtych miejsc. Uwielbiam. Pod to zazwyczaj mój strój kąpielowy w oliwki.
zakładam i spodenki jeansowe, klapki i tak mogę. Po prostu każdego dnia tą koszulę nosić, uwielbiam ją. Z tym, że ja rzadko kiedy ją sobie związuję, ona zawsze taka była odkryta, fruwająca, chyba że właśnie gdzieś, nie wiem, po mieście chodziliśmy, to wtedy tak trochę, wiecie, się zakrywałam, zawiązywałam tutaj. Nie wiem, czy będę się tam elegancko ubierała. Wybrałam jedną sukienkę. Zeszłym razem wzięłam jedną sukienkę, taką długą, w kolorze beżowym, z odkrytymi plecami. Bardzo mi się ona podoba, ale ona, wiecie co, trochę się gniotła i właśnie nie jestem pewna, czy w ogóle założę tam sukienkę, dlatego wzięłam taką sukienkę, że jak ją zwinę, do walizki wrzucę, to ona dalej będzie wyglądała ładnie, jak ją wyciągnę. Wiecie co, tamtą sukienkę beżową, o której mówię, to ja bym pewnie brała do 5-gwiazdkowego hotelu, ale lecimy do 4-gwiazdkowego, więc myślę, że tutaj trochę luzu można wprowadzić. I wybrałam sobie taką fruwającą suknię, ja ją kupiłam z ASOS, ja ją miałam już w Turcji, tam we vlogach ją widzieliście. Ona ma takie fajne, cieniutkie ramionczka z tyłu zapinane na zamek. Jest taka długa, właśnie fruwająca na wietrze, ale ona ma pod spodem taką krótszą sukienkę. Bardzo ją lubię. O, tu jest taka część pod spodem. Dzięki temu ona nie prześwituje i to robi taki efekt, że mamy, wiecie, krótką sukienkę, ale na wierzchu jeszcze nas coś tutaj okrywa i takie właśnie falbany ma na dole. No i ojej, mi się podoba, jak tutaj ma wykończone to wszystko. Ja tą sukienkę nosiłam bez biustonosza i bardzo dobrze się czułam w niej, naprawdę. Tak? O. Przechodzimy do koszulek. W sumie z takich koszul, z takich normalniejszych, bardziej rzeczy takich na dzień, przechodzimy do bardziej sportowych. No i tak, biorę moją koszulkę, którą uwielbiam. Kiedyś kupiłam ją w H&M na wakacjach w Polsce. Ona jest z takim wzorem z tyłu. Maksiu, tu mi śmiga. A co, wyjdziecie na dwór? Samolot będą puszczać. No na tym wietrze to im będzie frunął. Z takim napisem z tyłu na plecach. Bardzo, bardzo ją lubię, szczególnie właśnie z granatowymi spodenkami albo z białymi. Kolejna koszulka French Connection. Taka zwykła, ale z takim, wiecie, czymś. Ostatnia już koszulka, tą po prostu uwielbiam. To jest koszulka, Wojtek kiedyś mi na Amazonie zamówił w trzech kolorach. Biała, czarna i szara? Dobrze kojarzę? Czy dwie były? Nieważne. W każdym razie bardzo lubię. To jest moja obowiązkowa koszulka na wakacjach, jak idę na śniadanie. Ja na śniadanie się na luzie ubieram, dopiero potem wracam do hotelu, do pokoju, przebieram się w strój kąpielowy, w jakąś koszulę, ale na śniadanie zakładam t-shirt i spodenki szare i tak mogę codziennie na śniadania chodzić, tak na luzie. Wiecie, rano wstajecie, jeszcze nie musicie się szykować, tylko po prostu wychodzicie zjeść i uwielbiam tą koszulkę, uwielbiam. No i tak się właśnie zastanawiałam, jakie torebki. Cześć, Maksiu. Tak się zastanawiam, jakie torebki. Zawsze nosiłam taką jedną torebeczkę, bardziej prostokątną, dłuższą, na dokumenty. No i nie wiem, wiecie co, chyba w sejfie będę zostawiała dokumenty, ale właśnie co do koloru torebek. Tak mi nie za bardzo pasowała zawsze czarna torebka, bo to jednak są jasne rzeczy, jasne klapki. I tak mi się gryzła ta czarna torebka, więc stwierdziłam, że wezmę taką po prostu, taki shopper, z H&M-u też kiedyś kupiłam, z takim tutaj nadrukiem on jest i myślę, że bardzo, zobaczcie, bardzo pasuje kolorystycznie. Chyba na ostatnich wakacjach na Fuercie miałam taką torbę w oliwki, ale tym razem chciałam coś innego, więc to wezmę, to będzie też wygodne, żeby wszystko, wiecie, co na basen zabieramy, zapakować. No, ale chciałam też coś innego, jeżeli będziemy jechać na wycieczkę, to żeby jednak coś było, co mogę na plecy wrzucić i wygodnie Maksa trzymać jedną ręką, drugą ręką nagrywać, cokolwiek, wiecie. Więc stwierdziłam, że wezmę też plecak. On ma trochę ciemniejszy kolor od tych moich rzeczy, ale nie jest czarny, to najważniejsze. I myślę, że fajnie się sprawdzi, bo to jest plecak. O, można go zakładać na plecy, ale ma też rączkę, że mogę go nosić jako torebka i to jest niesamowicie wygodnie. Tu ma fajną kieszeń właśnie, żebym mogła telefon wsuwać. No bardzo go lubię i zdecydowałam właśnie, że będzie odpowiedni na te wakacje. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No i może teraz przejdziemy do pokazywania Wam rzeczy, które wczoraj zapakowałam. O,
Uwaga, próbujemy, ale za duży wiatr chyba. Uwaga! O! A gdzie mój? Wyleciał gdzieś. Teraz tylko twój został, dobra, puszczę. No to ja to zrobię. Pushing the past again, no. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. Wstawiłam was do stojaka. Przed chwileczką miałam chwilę załamania. Zaraz zobaczycie resztę rzeczy, bo po prostu skończyłam ostatni moment nagrywać. Wyciągnęłam telefon ze stojaka i się tak podłamałam. Jestem dzisiaj naprawdę bardzo ograniczona czasem, muszę nagrać dwa filmy, Sandor do nas jeszcze przyjeżdża i muszę trzy filmy zmontować dzisiaj. Nie wiem, jak się z tym wszystkim wyrobię. Zrobiła się w ogóle już w pół do czwartej, a ja się załamałam. No zobaczcie zresztą. Przytul, mama. Właśnie się podłamałam, cały film nagrałam i okazało się, że w takim innym tempie nagrałam, z którym nic nie mogę zrobić i wszystko slow muszę... No, w slow motion, ale nie mogę tego przyspieszyć i wszystko w ogóle nie słychać, co ja mówię i po prostu cały film nagrany i wszystko od nowa muszę nagrywać. No, nie byłoby to takie złe, tylko że ja po prostu nie mam czasu. Na serio nie mam czasu, a teraz to już w ogóle makijaż się rozmyje. Cześć! Cześć! Chociaż Maxi się dobrze bawi, bo z tatą samolot puszczacie, nie? Chodźmy na dwór, bo twój samolot tam jest! Nie wiem, tak mi się teraz takie wydają podpuchnięte oczy trochę. No i właśnie zrobiłam sobie witaminki do picia, usiadłam po prostu i kombinowałam na laptopie coś z tymi nagraniami zrobić. Wiem, że na poprzednim iPhone'ie, ja teraz mam iPhone 14, ja mam tak, poprzednio miałam 12, teraz mam 14 Pro Max, iPhone'a 14 Pro Max. I w poprzednim iPhone'ie, jak nagrałam coś w zwolnionym tempie, przerzuciłam to na komputer i jednym kliknięciem przywracało mi się to do normalności. Teraz mam 14 Pro Max i przerzucam na komputer i nie da się całości wrócić. Pokazuje to nagranie jako normalne, więc nie da się normalnego na normalne zmienić. I jak już to oglądacie, to już wiem, jak to zrobić. Siedziałam tutaj z Wojtkiem ponad godzinę i próbowaliśmy i już wiem, jak to zrobię, ale jeny, po prostu to są uroki i kulisy nagrywania na YouTube, że zdarzają się takie momenty, no nie zauważyłam i zamiast normalnego nagrywania kliknęłam slow motion i po prostu cały film tak nagrywałam, nie wiem, dobra, nie będę już was więcej zanudzać, część musiałam wyciąć, znaczy będę, jak wy oglądacie już to, część jest wycięta, część jest przyspieszona, część normalnie, ale jakoś to w miarę wyjdzie, także dobra, dopijam moje witaminki, wy zobaczcie sobie resztę rzeczy, które spakowałam. Zaczęłam od kosmetyków. Wojtka rzeczy wam nie pokazywałam, tylko moje i Maxa. Tak mniej więcej. Kosmetyki. To jest taki spray do twarzy i ciała. Myślę, że fajnie się sprawdzi. Czy wiecie, po prysznicu ciało popsikać i wysmarować, albo nawet jak będziemy, nie wiem, przy basenie, to twarz. Tak sobie nawilżyć. Dezodorant Dove Fresh, żel pod prysznic. Szampon do włosów Revlon. Bardzo go wam polecam. Tu jest olejek taki na wyprostowane włosy, go używam bardzo fajnie, też się sprawdza, mój ulubieniec i to naprawdę bardzo duży ulubieniec. Tutaj kapsułki Elizabeth Arden, tak ekstra nawilżające, bardzo lubię brać je na wakacje, naprawdę bardzo nawilżają taką, wiecie, już opaloną twarz. Tutaj jest opakowanie zastępcze, w środku mam masełko Shea, ja biorę je tylko po to, jakby nie wiem, jakbyśmy się przypiekli i trzeba by kogoś nasmarować, bardzo fajnie się sprawdza, krem pod oczy. Krem do twarzy, zaczęłam go właśnie używać, kiedyś dostałam od firmy i już go kilka razy użyłam, jest bardzo fajny, bardzo też wam polecam. Tutaj opakowanie zastępcze do maski, do włosów, nie miałam do czego przełożyć, potem słoik wyrzucę, jedną maseczkę w płachcie do twarzy biorę. Tutaj mam parę gumek, spinek i tak, kosmetyki do opalania. Tutaj jest 30 Hawaiian Tropic, tutaj jest 50 dla Maxa i no i też dla nas pewnie, tu jest 30. Takie przeźroczyste, płynne i to jest do przyspieszania opalania, 15, bardzo też go lubię. Tutaj mamy Rio Sunset, to jest taki olejek z takim brokatem, bardzo lubię na wakacjach właśnie nogi nim smarować, czy ręce. No i próbki perfum, tutaj mam Jo Malone, tu dwie próbki Diora, a tutaj mam dwie próbki Estée Lauder.
No i szczoteczki do zębów, pasty do zębów. I tą obcinaczkę bardzo lubię brać, bo to jest mała. Fajnie Maxowi się paznokcie, wiecie, obcina jakby coś, ale też my jak mamy coś do przycięcia, nie wiem, to też bardzo fajnie użyć. Uwielbiam te mocne worki z IKEA. Tak fajnie w nie się pakuje i tak pewnie się czuję, że wiecie, nic się nie powylewa. One są tak mocne. Tutaj w siatce mam zapakowaną bieliznę, piżamki i też stroje kąpielowe, bikini. Mam w sumie trzy topy i do każdego topu po dwie pary majteczek. Biorę dwie pary jasnych spodenek, jedne jeansowe białe, a to są moje ulubione, w których zawsze na śniadanie sobie chodzę. Bardzo, bardzo je lubię, także je biorę. I dwie pary spodenek jeansowych. Apteczka moja wygląda bardzo skromnie. Mam tutaj plasterki w kosmetyczce, woda utleniona, wapno. Tutaj jest syrop w razie czego na gorączkę dla Maxa, tabletki na tarczycę, smekta dwie saszetki i węgiel. Zestaw na basen i na plażę. I mamy tutaj gigantycznego krokodyla, takiego naprawdę wielkiego. Tu jest gigantyczne koło do pływania, ale takie dla dorosłego wielkie. Tutaj jest zestaw pałeczek do wrzucania do wody, rękawki dla Maxa, okulary do pływania, piłka, nasz koc na basen. O, okulary Maxiu dorzucił swoje. Bo to są takie słoneczne, ale takie. Z paseczkiem takim, żeby nie spadły z głowy. No, fajne masz te okulary, naprawdę. No, koc na plażę. Tutaj jest kamizelka do pływania i wiecie co? Ona już ostatni raz z nami jedzie i już ją tam zostawimy na wakacjach. Max teraz wskakuje do bardzo głębokiego basenu, do takiego dwumetrowego i myślę, że w takiej kamizelce po prostu będziemy się bezpieczniej czuć, ale ona jest trochę już mała na niego, więc to są już ostatnie wakacje. Ręcznik i chusta. To jest też mój zestaw stały na plaży. To i to. A teraz dołożyłam jeszcze ręcznik do wycierania. Dodatki. No tutaj mam przygotowane już plecaki. Dwa szare, jeden biało-różowy. Poduszka dla Maxa. Tutaj mam kosmetyczkę, do której zapakują okulary słoneczne. Jedne biorę granatowe, drugie czarne. I tu Max jeszcze te dokłada. Tu Apple Watch z ładowarką. Stojak do nagrywania. Tu jest ten cover, jeżeli będę chciała pod wodą nagrywać. A tutaj jest mój cover na szyję, jeżeli będę chciała iść i nagrywać. Wiecie, telefon po prostu będzie wisiał mi na szyi. To jest chyba fajnie się sprawdzi, jak nie wiem, będę szła gdzieś w sklepie Wam nagrywała, czy na stołówce. Tutaj jest etui ze słuchawkami do tego telefonu. Tego telefonu Max używa w samolocie. To jest mój stary iPhone. On na nim bajki ogląda i tu są właśnie słuchawki do niego pasujące. Tutaj mam AirPodsy moje, ładowarkę do telefonu, powerbank. I wiecie co, biorę sobie wachlarz. Ja ten wachlarz kiedyś kupiłam, o, w drugą stronę. Ja go kiedyś kupiłam na Teneryfie. Pamiętam, 1 euro kosztował. I wezmę go sobie, bo mają być upały na naszych wakacjach. Przygotowałam maksa rzeczy. Tutaj jest piżamka i bielizna, a tutaj ubrania dla niego tak pokompletowałam zestawami. Czyli spodenki i po dwie koszulki do każdego zestawu. Tutaj jedne spodnie takie 3/4 dłuższe. Tak, żeby od razu mieć, wiecie, komplety kolorystycznie i tylko biorę. Tutaj mam rzeczy przygotowane na powrót. Spodnie dresowe, koszulka i bluza. Tutaj basenowe, kąpielówki. Tutaj jakby, nie wiem, słońce mocno przypiekło, to jest taka koszulka do pływania fajna i buty do pływania. I czapka. Koniecznie zabierajcie na wakacje buty dla dzieci, bo zawsze jest tak ślisko, a te buty są rewelacyjne. Może chodzić, wiecie, po kaflach, nie śliska się i może w nich do basenu skakać. Tutaj bluza Minecraft zapasowa, koszulka z długim rękawem zapasowa. No i tutaj mam kilka książek z zadaniami do samolotu. Będzie pracował. Tu jest też z zadaniami i tutaj do czytania książki. Tu jest bidon na wodę, wiatraczek taki zamykany, składany. Klej koniecznie chciał zabrać i tutaj ma długopis i piórnik z kredkami i jeszcze wiecie co, zapomniałam o biżuterii dla mnie, także jeszcze sobie tutaj trochę biżuterii w złotym kolorze, w srebrnym i kolorowej przygotowałam. Zabieramy ze sobą dwie walizki po 20 kg. Jedną walizkę ma Monika, drugą ja z Maxem. Pokażę Wam, ile rzeczy zostało niezapakowanych. Z tym, że nie dokupywaliśmy dodatkowego bagażu, bo wydaje nam się, że zmieścimy to wszystko. Jeszcze dokładnie Monika ma mi dzisiaj wieczorem potwierdzić, ile u niej miejsca zostało, bo mamy jeszcze plecaki i w sumie nie przeszkadzałby nam ten dodatkowy bagaż, także już Wam pokazuję. To jest walizka. Ona ma tutaj
Co? A, zamknięta jest. Dobra, ona ma tutaj jeszcze trochę miejsca, jeszcze trochę luzu jest na te wszystkie rzeczy, które tutaj wiszą. Ja je poskładam i tutaj je dołożę i to, co leży na wierzchu, i to będzie wagowo idealnie właśnie. A zostały nam te rzeczy. Znaczy, tu są nasze trzy plecaki, tu jest kolejny plecak. No i w sumie zostały takie rzeczy. Bielizna Wojtka. Tutaj są rzeczy Wojtka, moja prostownica. I Maxa, wiecie co, taka narzutka po basenie, co on zawsze nosi, więc nie jest tego dużo. Jak coś jeszcze do Moniki wrzucimy, to ewentualnie, wiecie, narzutkę Max może na siebie założyć. A jakieś, no prostownicę do plecaka mogę wziąć, bieliznę w razie czego też do plecaka. Także myślę, że nam wystarczy miejsca. Bo tak wszystko staramy się ustalić. Będziemy mieć dwie walizki po 20 kg. Wojtek będzie te walizki nosił. Każdy z nas będzie miał plecak. Znaczy ja będę miała pewnie dwa plecaki. Swój i Maxa. No i Monika ma mieć puste ręce. Ona będzie się Maxem zajmować, a ja będę nagrywać, więc ręce zajęte. I myślę, że taka dodatkowa walizka, nawet ten taki 10 kg podręczny bagaż, to by nam tylko przeszkadzało. Także jest ok. Może teraz przejdziemy do tych rzeczy kupionych. Zanim pokażę Wam rzeczy wakacyjne, to chcę Wam coś pokazać odjazdowego. Ja jakiś czas temu kupiłam takie wafle ryżowe Snack a Jack. Gdzie ja je kupiłam? Ja nie wiem, czy to był Aldi, czy to był B&M. Któryś z takich normalnych chyba sklepów. I wiecie co? One są z solą morską i czarnym pieprzem. I tutaj właśnie chcę się zwrócić do osób, które lubią bardziej pikantne rzeczy, bardziej ostre. To jest odjazd. Ja zjadłam dwa, ale tego drugiego kończyłam na siłę. Jest to tak pieprzne, ale tak pieprzne, nawet nie myślałam, że będzie aż takie. Znaczy, myślę, że z kawałkiem szyneczki na wierzchu czy z ogóreczkiem będzie to przepyszne. Ja same jadłam i już drugiego nie mogłam dojść, było tak ostre, więc jeżeli lubicie ostre rzeczy, na pewno będzie Wam smakować. Wypróbujcie sobie sól morska i pieprz czarny. Rewelacja. No i mam tutaj coś na wakacje. Kupiłam sobie jakiś czas temu na Amazonie bidon, ale z taką z takim nosidełkiem, torebką, zawieszką. I właśnie chcę teraz wziąć, jeżeli będziemy jechać gdzieś na wycieczkę, czy wodę ze sobą zabrać, ale tutaj też myślałam o kawusi, mogę sobie kawusie do tego zabrać i wiecie, będę nosiła i na plaży piła sobie kawkę. Tu są jakieś elementy do zaczepiania, do czyszczenia, kulka. W komplecie szczotka, zobaczcie, do mycia. Jak znajdę ten bidon, to Wam podlinkuję, ale ja go już jakiś czas temu kupiłam, nie wiem czy będzie. No i to jest taka torebeczka. Czarna, no właśnie szkoda, że jest czarna, bo ja tutaj chciałam wszystko jasne. No i taki piękny bidon, zobaczcie, niebiesko. Różowy to jest Nininko firma. No i fajne właśnie, czy wodę, czy kawkę, jeszcze zobaczę. I przewieszacie sobie przez ramię i wszędzie zabieracie, to jest bardzo wygodne. No i kupiłam sobie też spray ochrona włosów przed właśnie słońcem. Też to podejrzewam, skoro jest przed słońcem ochrona, to jest też ochrona przed prostownicą, którą zabieram na wakacje. Jest to firma Revlon Equave. Ja używam takiej odżywki do włosów w kolorze niebieskim i ona tak niesamowicie pachnie, jakby była z perfumami połączona. Ja w takich wielkich butlach ją kupuję, to jest taka pomarańczowa, nie jest to tanie, to jest pojemność 100 ml i to kosztowało 7 funtów albo 8. Linki do wszystkiego, co znajdę, zostawiam w opisie pod filmem. Ale to jest rewelacyjne. Ja już to kiedyś miałam. Kupiłam sobie też dwie bransoletki. To już widzieliście w jednym z vlogów, ale teraz je rozpakuję. To jest taka kolorowa bransoletka na nogę. A, ona jest... O, to jest kilka, dwie dokładnie bransoletki, ale odjazd. Zobaczcie, jedna jest taka. O, i jedna jest taka kolorowa i to musi, a to jest na gumce, ale to musi odjazdowo na stopie wyglądać. Bardzo fajnie. No i druga bransoletka jest z takimi serduszkami, też mi się bardzo spodobała. O, takie serduszka. No odjazd, o, na ręku fajna taka była. Świetne. No i Wojtek zaszalał. Mamy tutaj cały zbiór okularów słonecznych. Wojtek zamawiał okulary słoneczne na stronie AliExpress. No wiecie, jak to ładnie pakują? Ja już teraz nie pamiętam, ile Wojtek płacił, ale najtańszy kupował chyba po 70 pensów, najdroższe 5 funtów?
No odjazd po prostu. I są tak ładne i tak porządnie zrobione. Zobaczcie, kartonik. W środku mamy takie etui. Fajne właśnie na podróż, że nic nam się tutaj, wiecie, nie zmiażdży. Otwieracie. To są chyba okulary... Tak, już teraz kojarzę, jak mi Wojtek opowiadał. To są okulary, które są jaśniejsze i ściemniają się na słońcu. Czyli jak wchodzicie do pomieszczenia, są lekko jaśniejsze, a jak wyjdziecie, one się robią ciemne. Także odjazdowe, jak wiecie, macie okulary założone i wchodzicie gdzieś. Tutaj zobaczcie, nawet w komplecie jest taka ściereczka do czyszczenia okularów, zawieszka. Podejrzewam, że firmy, które sprzedają okulary, to właśnie z takiego AliExpress zamawiają i wstawiają do sklepów. A tu jest taki test właśnie, jak widać, to można sobie porównać. Książeczka, jeszcze jedna szmatka do czyszczenia tych okularów, albo to jest etui. Nie, to jest etui takie materiałowe, no ale tym ja jestem zachwycona, no to jest super. No i teraz są jaśniutkie, a jak wyjdziecie, to się robią ciemne. Ojej, ile ja tego szukałam, a się okazało, że miałam to schowane tutaj w torbie wakacyjnej. Wiecie co, to są płytki na podłogę. Nasza podłoga w łazience strasznie wygląda i... Dopóki nie zrobimy tam remontu, nie chcemy inwestować. I Wojtek jakieś takie tanie płytki znalazł i myślał, żeby tym wykleić podłogę. To jest takie cieniutkie, to jest naklejka, a tu są takie chrobowate, więc musimy wypróbować. Ale ile tego szukaliśmy? Ja dziękuję. Może przejdziemy teraz chwilowo do okularów dla Maxa. Te kosztowały 70 pensów za sztukę i zobaczcie. Max ma na punkcie Minecraft bzika i jak zobaczy te okulary, to będzie w szoku. Wiecie co, one są dosyć duże, tam było, że dla dzieci, a zobaczcie, to jest rozmiar na dorosłego, ale to ma służyć Maxowi do zabawy, więc będzie ok, ale jakie tanie i fajnie zrobić taką niespodziankę dziecku. No i tutaj mamy jeszcze biało-szaro-czarne, też właśnie tutaj z dodatkiem Minecraft. O, pasują mi dzisiaj. Maciek wrócił do domu. Co masz? Co kupiłeś? Maxa coś. To chodź pokaż. Tylko uważaj, nie podepcz, bo ja tutaj drepczę. Wiesz, co mi się stało? Co? W slow motion nagrałam film. Już opowiadałam i nie mogę, muszę... Ojej, ale tak się załamałam. Cały film nagrałam w slow motion. No nie wiem, dużo, no mam około 20 klipów nagranych, już tutaj opowiadam, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Maciek dopiero do domu wrócił, no, możesz się przywitać. Nie, cześć. Nie mogę na nowo nagrywać. Taki kupiłem, nie wiem, co to jest tak naprawdę, jakiś lizek, ale chyba taka żelka czy coś. Aha! Dla Maxa, a on jest minionek. W domu? On jest w pokoju swoim. No to pójdę mu zejść. No to masz. Dobra, przechodzimy do kolejnych okularów. Te są akurat w takim miękkim opakowaniu. O, fajne, zobaczcie, takie jasno-szaro, ciemne. Ja mam też takie jasno-szare okulary, to będziemy z Wojtkiem pasować do siebie. Pasują mi nawet. O, te są bardzo fajne. Fajne i fajnie, że mają taką prostą tą końcówkę. Kolejne też w miękkim opakowaniu. Mówię w miękkim, bo tam... Dobrze! Dobrze, dobrze, zjedz sobie teraz. Max nie jest pewny, czy może jeść słodycz, ale zjadł rosół, może. No i tu są kolejne. Tam mam jeszcze jedne w takim właśnie sztywnym opakowaniu. Te są całe ciemne, takie tradycyjne, ale zobaczcie, od środka, jaki mają wzór na tych zausznikach. A wiecie, że te mi się podobają? Ale serio mi się podobają. Wiecie co, chyba powiem Wojtkowi, żeby te okulary wziął do auta. I to będą takie uniwersalne i dla mnie, i dla niego. Bardzo wyraźnie wszystko widzę, ale jest przyciemnione dosyć mocno, ale właśnie wyraźnie widać. Super. No i przechodzimy do kolejnego takiego sztywniejszego opakowania. To jest żelka, ja cię nie mogę. Uuu, tu Wojtek dał czadu, zobaczcie. Marzyły się Wojtkowi kolorowe okulary. No i tutaj też jest miękka taka saszetka do zapakowania, ściereczka do czyszczenia i jakieś, wiecie, tutaj testy. No i te okulary tak się prezentują. O! Szare zauszniki. No, to takie w Wojtka stylu. Ojej, super będą na wakacjach. Zobaczcie, idziemy nad ocean, niebieskie niebo i Wojtek w swoich niebieskich okularach, ale no, fajne na wakacje są takie bajera. A to wiecie, za takie grosze można kupić. No i
ostatnie już w miękkim opakowaniu i tutaj poszedł Wojtek w kolor czerwono-pomarańczowy. Zobaczcie. O! Ojej! A te rozjaśniają. Ojejka, jak fajnie. Słońce nie będzie razić, ale będzie wszystko tak jasno wyglądać. Naprawdę fajne. No i mamy tutaj dwa hiciory. No po prostu Wojtek zawsze coś wynajdzie. Zobaczcie. To są okulary świecące, no czad. A to się... Wojtkowi się skojarzyły, jak zobaczył to na stronie AliExpress, skojarzyły mu się wakacje w Turcji. Tam był taki pokaz Tesla, coś takiego, jakoś tak się nazywa, pewnie kojarzycie z vlogów z Turcji. I tam właśnie taki jeden animator miał takie okulary świecące i to były na pewno takie okulary. Jeszcze tego nie uruchamialiśmy, ale tutaj wstawię Wam właśnie nagranie, jak te okulary świecą, bo tutaj chyba baterię trzeba włożyć. Ja wyciągnę, zobaczymy sobie, jak to wygląda. Aha, tu jest taki kabel. O, tak tutaj jest połączone, zobaczcie, kablem. No i tu jest ta końcówka. No i pewnie to się przypina do spodni. Tu można wsunąć za szlufkę, za pasek i się podłącza i wiecie, no kabel gdzieś tam za koszulką trzeba poprowadzić. I świecące okulary, ale czad. Także Wojtek będzie miał dobrą zabawę na wakacjach wieczorem. Super. Świetne, nie? No. A, i z boku też się świecą. No odjazd. Ale czad. No dobrze, kochani, to było już wszystko w dzisiejszym filmie, ale nie jest to ostatni film, jaki nagrywam przed wakacjami, przed naszym wyjazdem, bo wiecie co, mam jutro wizytę w szpitalu. Chyba nie muszę się martwić, ale no wiecie, do końca nie jestem pewna, ale nie będę tutaj nic więcej zdradzać. Zobaczycie to wszystko w następnym vlogu. Trochę się stresuję i trochę się martwię. Nawet jak sobie myślę, wszystko jest ok, to i tak sama ta myśl, że idziecie do szpitala i tam będą sprawdzać, to jednak no jest ten stres i no jednak jakaś niepewność jest tutaj w środku. Także zobaczycie w następnym vlogu. Wszystko Wam dokładnie wytłumaczę. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, trzymajcie się i dziękuję, że byliście. Byłam u koleżanki i dostałam prezenty od niej takie! Ojejka, ale czekaj, Chelsea. No to specjalny prezent dla Maxa Mija przygotowało, ale i kochana. Tak, to takie i takie. O jacie, jak ona cię lubi. Ale idę na pupsiku, ale jak Maciek wyjdzie. Ojej, to było w środku? Ale bombowe. Nie lubię takie jajek maskotki, ale wziąłem takie. Ale pokaż mi z przodu, bo nie widzę. O, piękna kaczucha, nie?